za zenę. W naszym asortymencie znajdziecie markową porcelanę. O wiele lepiej. Ale też to nie było. Tak więc, witam Was widzowie w tym kolejnym vlogu. Jak widzieliście, byliśmy na giełdzie Wełku. Dzisiaj mamy niedzielę. Tak więc pojechaliśmy zobaczyć, co tam ciekawego na giełdzie jest. Kupiłem sobie parę rzeczy. Tak więc zapraszam Was na ten odcinek. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Siema! Kupiłem sobie taki zegarek za 100 zł. G-Shocka. Tak się prezentuje. 11:23. Oraz kupiłem sobie zestaw haczyków i 3 razy ołów do wędki. Zobaczcie widzowie, tak się prezentuje mięsko już wyciągnięte, uwędzone. Na wczorajszym vlogu mogliście zobaczyć. Ładnie uwędzone. Taka cała miseczka i teraz idziemy drugą miskę naładować. Takie dwie pełne miski. Patrzcie, jak wyszło mięsko uwędzone. Tak wygląda mięso, które wczoraj wędziliśmy. No, tak więc, ja już zegareczek mam założony na ręku. Jest strasznie gorąco, parno. Myślę, że już dzisiaj nie będę nic nagrywał, bo z basenu mam dwa vlogi. Potem na pewno skoczymy do basenu. Tak więc nie zakończam jeszcze tego vloga, ponieważ prawdopodobnie jutro pojedziemy sobie do miasteczka obok, ale to zobaczycie na tym filmie i pozwiedzamy sobie troszeczkę. Tak więc zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i nie wychodźcie jeszcze z tego vloga, bo w dalszej części tego vloga mogą dziać się różne śmieszne, zabawne i fajne rzeczy. Thank you.
czekały więc drogi. Wracamy teraz do domu i będziemy robić sernik i paprykę, słoiki, tak więc zaraz wszystko zobaczycie. No widziałem, tak więc taki twaróg sernikowy. Dwa razy mascarpone i trzy galaretki truskawkowe. Tak więc zabieramy się za robienie sernika. Tutaj robimy masę teraz na sernik. Spód jest... Na spód daliśmy gofry. No jak widzicie, poleciał większość obok. Takie rzeczy też się zdarzają. Tak się prezentuje masa. Tak wygląda biszkopty z mascarpone, spód. A tutaj mamy masę twarogową. No zaraz tutaj dodamy trochę żelatyny i ładnie wyłożymy i będziemy robić galaretkę. Moja teściowa się już kłóci, że na deskę. A taką też można, to warunki domowe są. Kroimy banana teraz na górę. Deski są, ale po co budzić?
Dwa razy więcej zmywania, jak można też tak o. To nie jest na wystawkę. O. Banan pokrojony i widzimy się za chwilę, jak żelatyna ostygnie. Tak więc tak wygląda sernik bez galaretki. Tak więc widzimy się za chwilę. No tak więc widzowie, zobaczcie jak ładnie się galaretka ścięła. Widać troszeczkę tego sernika, tego sera. Z galaretką się zmieszało, ale już się ścięło. Wygląda bardzo dobrze. Jeszcze trochę postoi i ukroję kawałek i zobaczycie jak wygląda w środku. Tak więc do zobaczenia później.